Cześć, witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek jest niejako przedłużeniem ostatniego filmiku pod tytułem Aga Kirschner, dieta keto czy niskotłuszczowa. Jest to próba zbiorczej odpowiedzi na co po niektóre bardzo krytyczne komentarze dotyczącego mojego ostatniego filmiku. Jeżeli nie widziałeś tego filmiku, a jesteś zainteresowany dietą keto, gorąco polecam Ci szczególnie fragment od 16 minuty, ponieważ pierwsze 16 minut, czy właściwie, no 16 minut, dotyczy samej Agi, jej konfliktu z Mariuszem, natomiast w ostatnich minutach pada kilka bardzo mocnych argumentów dotyczących diety keto. No i pojawiły się różne komentarze wzburzone, co po niektóre. I chcę może nie tyle odpowiadać na te komentarze, ale dać Wam troszeczkę do myślenia i do przemyślenia. Oto komentarz. Wow, kolejna ekspertka z YouTube'a myli kwasicę ketonową z ciałami ketonowymi. To jest pierwszy sygnał, że nie wie, o czym mówi. Dodatkowo jest tylko jedna metoda wyleczenia cukrzycy typu drugiego i jest to zastosowanie diety keto. Ten film to piękny przykład manipulacji, informacja i cherry picking. No więc od razu chciałoby się powiedzieć, że tak krótki komentarz, a dwie tak ogromne bzdury, tak przeogromne kłamstwa. Jak można twierdzić, że tylko zastosowanie diety keto jest metodą wyleczenia cukrzycy typu drugiego, skoro po pierwsze dieta keto w ogóle nie jest metodą wyleczenia, to jest metoda maskowania. Maskowania i pogarszania stanu cukrzycowego i jest to tak oczywiste i logiczne. Gdyby było inaczej, to dlaczego wszystkie laboratoria na świecie piszą na swoich stronach i ostrzegają pacjentów, że jeżeli przychodzisz na badanie krzywej cukrowej i insulinowej, nie możesz jeść tłuszczu. Nie wolno Ci jeść tłustego posiłku dnia poprzedniego, ponieważ tłuszcz pogarsza Twoje parametry, powoduje insulinooporność i wyjdzie Tobie w badaniu insulinooporność. Czyli jeżeli jesteś na diecie keto i przyjdziesz na badanie krzywej cukrowej, wyjdzie Tobie w badaniu cukrzyca. I to może być wynik pozorny, ponieważ tak naprawdę to może być chwilowy stan wywołany przez dietę keto, ponieważ dieta keto powoduje insulinooporność. Z kolei w drugą stronę, jak można twierdzić, że jest to jedyna? Oczywiście oni mają efekty, bo nie spożywają cukru, więc dopóki nie robią krzywej cukrowej, tego cukru nie dostarczą, to oczywiście ten cukier na czczo mają przeważnie w normie, ale też nie zawsze, ponieważ czasem dieta keto tak bardzo ten stan pogarsza, że nawet właśnie już nawet nie jedząc cukru, ten cukier mają podwyższony, bo przecież wiemy, że organizm sam produkuje cukier z białek, a przecież nie mogą całkowicie pozbawić siebie protein. Więc ten cukier też mogą mieć podwyższony i to już jest wtedy znak, że ta dieta keto mocno, mocno im nabruździła w organizmie, że tą cukrzycę wywołała, nawet jeżeli nie było jej wcześniej. Ale nawet gdyby były jakieś efekty w leczeniu, to jak można przekreślić nieprawdopodobne efekty leczenia dietą niskotłuszczową, wysokowęglowodanową. Przecież tam efekty leczenia z cukrzycy są wręcz spektakularne. Ludzie bardzo szybko wychodzą z cukrzycy i to tak naprawdę, bo oni jedzą cukier, a mają mimo to cukier w normie i pod kontrolą. Czyli nie jest to maskowanie, tam naprawdę dochodzi do leczenia. I to jest dieta, która odznacza się najbardziej spektakularnymi efektami w leczeniu cukrzycy. Dobrze, teraz pierwsze zdanie. Czy ja mylę kwasicę ketonową z ciałami ketonowymi? A czym jest wywołana kwasica ketonowa? No właśnie ciałami ketonowymi, które są w dużym stężeniu. Czyli można powiedzieć, że taka zwykła ketoza, nazwijmy to zwykłą ketozą, do jakiej dochodzi na diecie keto, jest to stan pomiędzy normą, fizjologiczną normą, kiedy tych ciał ketonowych jest niewiele, bo każdy z nas je produkuje stale. Przecież wystarczy, że w tej chwili siedzę przed komputerem, to oczywiście, że ogromna część energii pochodzi z tkanki tłuszczowej, z tłuszczu. Niekoniecznie z tkanki tłuszczowej, to może być również tłuszcz z posiłku.
ponieważ przy niskiej aktywności w dużej mierze energię czerpiemy z tłuszczu, więc cały czas są produkowane ciała ketonowe. W tej chwili, siedząc przed komputerem, oczywiście cały czas produkuję ciała ketonowe, ale w niewielkim stopniu, ponieważ niewielką ilość energii w tej chwili wydatkuję. Czyli normą jest niskie stężenie ciał ketonowych. Ketoza to jest stan, kiedy jest mocno podwyższona ilość ciał ketonowych we krwi. Łatwo je stwierdzić także już wtedy i zbadać w moczu. Natomiast kwasica ketonowa, jest to już bardzo duże stężenie tych ciał ketonowych, które już wręcz obniża pH nie tylko moczu, ale wręcz krwi, w związku z czym zagraża życiu. Jest to stan zagrażający życiu i wymagający natychmiastowej hospitalizacji. Niemniej jest wywołany przez te same ketony. Było kilka aż osób, które twierdziło, że do kwasicy ketonowej dochodzi tylko jako powikłanie cukrzycy. Natomiast wystarczy naprawdę wpisać to pytanie w wyszukiwarkę, a ja przeczytałam od wczoraj naprawdę dużo artykułów i po polsku, i po angielsku, i wielokrotnie to pytanie zadawałam na różne sposoby i przyznam Wam się, że nie znalazłam ani jednej poważnej strony medycznej, czy ani jednego artykułu, czy badania, które podawałoby taką właśnie informację, że tylko i wyłącznie cukrzyca powoduje kwasicę ketonową. Pewna z osób twierdziła, że kwasicy ketonowej zawsze towarzyszy wysoki cukier we krwi. Absolutnie nikt tego nie potwierdza. Żadna poważna strona medyczna tego nie potwierdza. Standardowa wiedza na większości stron, gdziekolwiek będziecie to sprawdzać, dowiecie się, wyczytacie, że owszem, kwasica ketonowa najczęściej jest powikłaniem cukrzycy i to najczęściej typu pierwszego, kiedy na skutek deficytu insuliny organizm głoduje i zaczyna produkować dużo ketonów. Niemniej właśnie to o to chodzi, że zaczyna produkować zbyt dużą liczbę ilość ketonów. To jest ta bezpośrednia przyczyna. Nieważne z jakiej przyczyny produkuje te ketony, ponieważ pomimo, że to jest najczęstsza przyczyna kwasicy ketonowej, absolutnie nie jest to jedyna przyczyna. Kolejne przyczyny to jest nadużywanie alkoholu. Akurat tym się nie będziemy zajmować, bo podejrzewam, że no nie wiem, czy wśród moich widzów są osoby zainteresowane akurat alkoholizmem i jaki to ma związek z kwasicą ketonową. Natomiast trzecia z najczęściej wymienianych przyczyn kwasicy, trzecią jest właśnie dieta niskowęglowodanowa. Oczywiście to nie są częste sytuacje. Jest kilka opisywanych przypadków pacjentów z kwasicą ketonową na diecie keto i niestety takie przypadki, to nawet śmiertelne, zdarzały się właśnie wśród dzieci niegdyś leczonych na tą dietą na padaczkę lekooporną. Bo wiemy, że pierwotnie dieta keto była stosowana leczniczo, do tej pory jest stosowana leczniczo i tak naprawdę na poważnie w medycynie, przez lekarzy, którzy poważnie do tego podchodzą, wszyscy zalecają, że dietę keto wolno stosować tylko i wyłącznie w warunkach szpitalnych. Nie wolno na własną rękę takiej diety sobie fundować, no właśnie dlatego, że wiąże się ona z licznymi skutkami ubocznymi, z zagrożeniem życia i to, co więcej, między innymi przez kwasicę ketonową, ale nie tylko, tych zagrożeń jest dużo, dużo więcej. Ale dzisiaj pociągniemy temat kwasicy, ponieważ chcę dodać coś więcej do tego. Jeżeli poszukamy jeszcze głębiej, jeszcze dalej, czy są inne sytuacje prowadzące do kwasicy? Okazuje się, że tak. Kwasica jest właśnie sytuacją, w której dochodzi do bardzo gwałtownego rozpadu tkanki tłuszczowej, przy którym to procesie często wydzielane są ketony, aczkolwiek niekoniecznie, bo może dochodzić do całkowitego spalania tłuszczy. Niekoniecznie musi dochodzić do tego wydzielania ketonów. To wydzielanie ketonów też jest kontrolowane przez różne hormony, tak więc wcale nie ma tej gwarancji, że czy stosując głodówkę, czy przychodząc na tą dietę keto, że ty będziesz te ketony produkował, bo tu jeszcze wiele czynników i hormonów bierze w tym wszystkim udział. Ale omówmy sobie te inne sytuacje. Kolejnymi sytuacjami, kiedy dochodzi
dochodzi do intensywnej ketozy, jest na przykład stosowanie narkotyków pobudzających. Czytałam historię kobiety otyłej, która intensywnie chciała się odchudzać i stosowała w tym celu dopalacze, prawdopodobnie legalne, bo to były jakieś odpowiedniki amfetaminy, substancje amfetaminopodobne, czyli skoro nie sięgnęła po tą substancję właściwą, podejrzewam, że to były po prostu jakieś legalne, dostępne na rynku pochodne amfetaminy. No i też skończyła w szpitalu z kwasicą ketonową, ponieważ tak intensywnie pobudziło to u niej właśnie rozpad tkanki tłuszczowej i doprowadziło do kwasicy ketonowej. Czyli właśnie różne metody intensywnego odchudzania się, to wcale nie musi być dieta keto. Także widzimy, że przy nadużywaniu, czy w ogóle przy używaniu narkotyków z grupy pobudzających, tych speedujących, też dochodzi do ketozy, gdzie w skrajnych przypadkach może dojść do kwasicy ketonowej. A ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że w moim pokoleniu, za czasów, kiedy ja jeszcze byłam młoda, w ogóle nie było żadnych modnych diet. Mnie dzisiaj ten temat w ogóle szokuje, że ludzie wiążą się z dietami tak, jak kiedyś wiązano się z subkulturami. Kiedyś mieliśmy podział ludzi na metali, punków, czy jakieś tam osoby chodzące na dyskoteki. Zupełnie mieliśmy inne podziały w społeczeństwie. Zupełnie czym inni ludzie się ekscytowali. W ogóle nie było czegoś takiego jak diety. Tak jak dzisiaj widzę, są fanatycy diety keto, czy diety surowej. Ja na to patrzę z takim zadziwieniem, jak na współczesne subkultury. I muszę powiedzieć, że za moich czasów, czyli za czasów mojej młodości, każda panna, która intensywnie chciała zrzucić wagę, no nie słyszała wtedy jeszcze o żadnej diecie keto, wtedy naprawdę sięgała po amfetaminę i efekty były murowane, szybkie, gwałtowne, czyli no, na bank możemy założyć, że te substancje stymulujące powodują intensywną ketozę. A jak właśnie się też dowiedziałam tutaj z artykułu, że w skrajnym przypadku także mogą doprowadzić do kwasicy ketonowej. Co więcej, hormony tarczycy też powodują ketozę, czyli nadczynność tarczycy powoduje ketozę. Nie wiem, czy aż wręcz jest to tak intensywny efekt, że aż może doprowadzić do kwasicy. W każdym razie ketozy na pewno. I w ogóle wszelkie zaburzenia hormonalne, ponieważ w produkcji ketonów uczestniczy szereg hormonów. Zaburzenia pracy tarczycy nie są jedynym powodem ketozy, jeżeli chodzi właśnie o tę grupę zaburzeń. W każdym razie ketoza przez medycynę zawsze jest traktowana jako sytuacja patologiczna. Dieta keto została zakwalifikowana jako zaburzenia odżywiania i też uważa się, że należy to leczyć. Także też uważa się to za sytuację patologiczną. Aczkolwiek, i tutaj też chciałabym to wspomnieć, też obserwuje się szereg korzyści albo też potencjalnych korzyści. Obserwowane są korzyści nie tylko przy leczeniu padaczki lekoopornej. W literaturze opisywane są potencjalne korzyści neuroprotekcyjne wobec mózgu, właśnie diety keto, dlatego rozważane jest użycie w przypadku leczenia chorób Alzheimera czy Parkinsona. Niemniej, nawet przed chwilą czytałam artykuł i to był naprawdę świeży artykuł, który opisywał ten temat i w tym naprawdę świeżym artykule wyczytałam, że wpływ tak naprawdę diety keto i ketonów na mózg jest dotąd niezbadany, że obserwuje się zarówno wpływ potencjalnie neuroprotekcyjny, jak i neurotoksyczny. I nie wiadomo dlaczego, w którym momencie ketony zaczynają wywierać wpływ neurotoksyczny i ta toksyczność dominuje. I oczywiście, że jest neurotoksyczność, skoro kwasica ketonowa wiąże się z utratą przytomności, ze śpiączką, czyli ewidentnie jest wpływ neurotoksyczny ketonów. I nie umieją tego wyjaśnić na dzień dzisiejszy naukowcy. Dlaczego w pewnym momencie ketony wywierają wpływ toksyczny? Ponieważ to zakwaszenie jest
jest o wiele za małe, żeby ta sama kwaśność mogła doprowadzać do śmierci neuronów. A zatem jest to niezbadane. Z kolei, jeżeli zechcecie jeszcze odtworzyć ten mój ostatni filmik, tam pod koniec też był opisany jeden z mechanizmów, dla którego na pewno ketony mają neurotoksyczny wpływ. Toksyczny wpływ na mózg i niszczą układ nerwowy, ale to już tak jakby w innym mechanizmie, ponieważ no właśnie tych mechanizmów, sposobów oddziaływania na nasz organizm jest tak wiele różnych. Od zakwaszenia organizmu począwszy, które to też wiąże się z niezliczonymi efektami dla zdrowia. Polecam też gorąco mój wcześniejszy filmik pod tytułem Zakwaszenie organizmu, czy to jest prawdziwy problem medyczny czy bujda, ponieważ szereg youtuberów nawet chciało się pozbyć tego problemu, twierdząc, no, że przecież pH krwi się nie obniża. Widzimy, że się obniża, bo kwasica ketonowa właśnie jest obniżeniem pH krwi, czyli akurat ketony to potrafią zrobić, ale generalnie organizm z tym walczy. Oczywiście, że walczy, zapobiega kwasicy ketonowej, dlatego w pierwszej kolejności zakwaszeniu ulega nasz mocz i to już, do tego już dochodzi w momencie ketozy. Nie jest to bez wpływu na organizm. Konsekwencje zdrowotne długotrwałej ketozy są nieprzewidywalne. Bardzo wiele na dłuższą metę tracimy. Dlatego ja gorąco zachęcam, jeżeli zależy Ci na odchudzaniu i zależy Ci na ketozie. Ketozie, czyli no jakby nie było spalaniu między innymi tkanki tłuszczowej, aczkolwiek też nie tylko, bo przy diecie keto niekoniecznie spalasz tkankę tłuszczową, możesz po prostu spalać ten tłuszcz, który spożywasz i wcale nie ma tam gwarancji odchudzania. Ale mimo wszystko, czasowa ketoza moim zdaniem jest korzystna i oto kolejny sposób na uzyskanie ketozy. To jest po prostu trening. Moim zdaniem jest to najzdrowszy, najbardziej naturalny i bezpieczny sposób uzyskania ketozy. I jest to coś, czego ja osobiście doświadczam, ja to odczuwam, ponieważ przy treningu o średniej intensywności, ja przypomnę, że najwięcej tkanki tłuszczowej spalamy przy treningu o średniej intensywności, ja po takim treningu wyraźnie czuję wpływ ketonów na moje ciało. W jaki sposób to się objawia, w jaki sposób to się rozpoznaje? Przede wszystkim ketony wpływają hamująco na apetyt. Ja to zawsze odczuwam, że po takim treningu, który sama sobie urządzę, zawsze wracam wypoczęta, w rewelacyjnym samopoczuciu i nie chce mi się jeść. Ja po treningu mogę pominąć jeden posiłek, więc moim zdaniem trening, i to właśnie o umiarkowanej, średniej intensywności, jest najprostszą, najbardziej trafną drogą, jeżeli ktoś myśli o odchudzaniu, takim spokojnym, ale rozsądnym i dającym efekty w jakimś dłuższym zakresie czasu. Ale ja teraz nie chcę dzisiaj o odchudzaniu się rozwodzić, bo myślę, że inny odcinek temu poświęcę i może pewnie nie jeden odcinek, tylko całą serię. Dlatego, że jest takie zainteresowanie tym tematem i dlatego, że tak wiele krąży różnych dziwnych mitów i bardzo niebezpiecznych metod. Okej, ale ja tylko tutaj mówię w kontekście ketozy, że oczywiście, że trening jest tym bezpiecznym sposobem na wywołanie przejściowej ketozy, nie trwałej, nie długoterminowej, tylko przejściowego stanu ketozy. Więc ja doświadczam lekkiej ketozy, czuję poprawę samopoczucia, taką lekką euforię i na pewno stłumiony apetyt po treningu. Natomiast mój syn, który lubi wychodzić na jogging i często robi wiele kilometrów, to po takiej dłuższej trasie on doświadcza wręcz bardzo intensywnej ketozy. Kiedyś i to wielokrotnie wracając z takich biegów, pytał się, czy jakieś malowanie tu było, ktoś malował ściany czy coś, ponieważ on czuł ten zapach i smak na ustach jakiegoś rozpuszczalnika. Wyraźnie to czuł. Zawsze pytał, czy ktoś tu malował?
I dlatego ja mu powiedziałam, że nie, że to są ketony wyprodukowane przez jego własny organizm. Jest to aceton. Aceton jest jednym właśnie z tych ketonów produkowanych przez organizm i jego właśnie czujemy w ustach. Mamy oddech taki przypominający rozpuszczalnik i też taki posmak czujemy w ustach. I on właśnie zawsze po dłuższym biegu zawsze wracał z tym posmakiem acetonu w ustach. Więc u niego najprawdopodobniej dochodziło zawsze do intensywnej ketozy, już na pewno nie takiej, jaką osiągają osoby na diecie keto, bo nie wierzę, żeby chodzili non-stop ze smakiem acetonu na ustach, bo przypomnę, że ten posmak acetonu i taka intensywna ketoza to już nie jest lekkie, tylko i wyłącznie lekkie obniżenie apetytu, to jest wręcz, no wręcz niesmak. No, człowiek nie ma apetytu, ma, no, czując aceton w ustach, no raczej nic ci wtedy nie smakuje, także jest to niesmak. Im więcej tych ketonów produkujemy, tym bardziej zmierzamy w kierunku wręcz wymiotów, nudności. Także to jest płynna granica, granica między tą taką ketozą w granicach normy, gdzie to jeszcze w żaden sposób nie zagraża życiu, stopniowo zbliżamy się ku kwasicy ketonowej. I także to nie jest taki skok, że tu jest ketoza, to jest jeden stan, a kwasica ketonowa to jest zupełnie, kompletnie inny stan, nie mający związku z tym stanem. Nie, to jest pogłębienie stanu ketozy. Im więcej tych ketonów produkujemy, tym bardziej zbliżamy się w kierunku kwasicy. I powtarzam, faktycznie to są rzadkie przypadki, że ktoś na diecie keto aż doszedł do kwasicy ketonowej, ale gdybyśmy tak połączyli dietę keto plus intensywny wysiłek, być może byśmy się już tutaj zbliżyli. Ale to nie wszystko, ponieważ im bardziej zgłębiam temat, tym wynajduję nowe i nowe przypadki, w których dochodzi nie tylko do ketozy, ale także do kwasicy ketonowej. I oto proszę bardzo, okazuje się, że COVID powoduje ketozę i w skrajnych przypadkach także kwasicę ketonową, że jest to jedna z przyczyn hospitalizacji albo wydłużenia hospitalizacji pacjentów z COVID-em. No i właśnie, teraz pytanie, bo tutaj czytamy w artykule, że ketoza jest jednym z powodów wydłużenia hospitalizacji pacjentów z COVID. Dlaczego? Jeżeli to jest taki wspaniały stan, to dlaczego ich hospitalizują, dopóki nie wyciągną pacjentów ze stanu ketozy? Już nie mówię o kwasicy, bo tylko kilku pacjentów aż doszło do kwasicy. I jest tutaj taki wniosek w artykule, że również infekcje wirusowe powodują ketozę, a w skrajnych przypadkach kwasicę ketonową. I między innymi jest to COVID, prawdopodobnie dotyczy to nie tylko COVID, ale w ogóle infekcje. Aha, no bo też już pominęłam w tym wszystkim, bo ja improwizuję. Mówię, co pamiętam, co wyczytałam na przestrzeni ostatniej doby, czy nawet dwóch dób. No właśnie, kolejne jeszcze sytuacje prowadzące do ketozy. To są także biegunki, wymioty, gorączka, tak? Także prawdopodobnie COVID nie jest jakimś wyjątkiem powodowania ketozy. Sprostowanie dograne później. Otóż przypadki konkretnie opisywane w tym artykule są to przypadki ketozy oraz kwasicy ketonowej w przebiegu infekcji COVID bez gorączki i bez tych innych czynników powodujących ketozę, czyli sama infekcja spowodowała ketozę bez gorączki ani biegunki. Pytanie, dlaczego tych pacjentów hospitalizują do momentu, aż ich wyciągną z ketozy? I nie mówimy tutaj o pacjentach z cukrzycą. Owszem, jeżeli chodzi o pacjentów opisywanych w tym artykule, na który w tej chwili akurat patrzę, bo mam go akurat otwarty, część tutaj jest opisywanych 42 pacjentów z COVID-em w stanie ketozy, z czego 27 bez cukrzycy, a reszta 15 osób z cukrzycą. I co więcej, personel medyczny łatwiej się uporał z ketozą, czy nawet kwasicą w przypadku osób z cukrzycą.
Łatwiej im było tych pacjentów wyprowadzić, ponieważ zastosowali standardowe metody leczenia kwasicy u diabetyków, pewnie podali im dużo insuliny i łatwiej było tych pacjentów wyprowadzić. Większy był problem z pacjentami bez cukrzycy. Ale dlaczego nie mogli wypuścić pacjentów z ketozą, tych bez cukrzycy? Paradoksalnie, ciekawostka. Nawet w tym wczorajszym, nie, przedwczorajszym, przepraszam, filmiku dotyczącym Agi pokazywałam fragmenty z czatu u Mariusza. Jedna osoba pisała, że właśnie przechodziła COVID-a i leczyła go, znaczy to w ogóle mnie ten komentarz to w ogóle mnie tak rozśmieszył, rozłożył mnie prawie że na łopatki, ponieważ osoba pisała, że na skutek COVID-a miała ból gardła i uporała się z bólem gardła, stosując tygodniową głodówkę. O Boże, wiecie co? Słyszycie, że ja jeszcze jestem schrypnięta. A wiecie, przez ile czasu mnie gardło bolało? Przez jeden dzień. Nie stosowałam nic praktycznie. Jeszcze mam chrypkę, ale gardło bolało mnie tylko przez jeden dzień. I tak jeszcze troszkę z tą chrypką walczę. Także nic nie stosując, leczymy gardło jeden dzień za pomocą głodówki, tylko 7 dni. Wydłuży nam się tylko 7-krotnie leczenie. Ale zobaczcie, on COVID-a leczył głodówką, podczas kiedy COVID wywołuje ketozę, czyli to, co powoduje głodówka, i jest to jedna z przyczyn nie tylko wydłużenia hospitalizacji pacjentów z COVID, ale jest to jedna z bezpośrednich przyczyn śmierci. Przepraszam, już nie ketoza, tylko już wręcz właśnie daleko posunięta ketoza, czyli kwasica ketonowa. Kwasica ketonowa jest jedną z bezpośrednich przyczyn śmierci w przypadku pacjentów z COVID. I tutaj na koniec podsumowanie. Wnioski ostateczne. Stwierdziliśmy, że infekcja COVID spowodowała ketozę oraz kwasicę ketonową oraz również spowodowała kwasicę u pacjentów z cukrzycą, czyli i takich, z cukrzycą i bez cukrzycy. Spowodowała i ketozę, i kwasicę ketonową. Ketoza wydłużyła długość pobytu w szpitalach oraz zwiększyła śmiertelność pacjentów z COVID. Jednocześnie w przypadku pacjentów z cukrzycą ketoza, owszem, wydłużyła długość pobytu w szpitalu, ale bez wpływu na śmiertelność. Czyli to, co mówiłam, łatwiej sobie poradzili z wyprowadzeniem pacjentów z cukrzycą, ze stanu kwasicy, niż bez cukrzycy. Mechanizm, dlaczego COVID powoduje ketozę oraz kwasicę ketonową, wymaga dalszych badań, czyli nie jest znany. I niestety jest to coś, co bardzo, bardzo często spotykam w różnych artykułach dotyczących ketozy, ketonów, diety keto, że niestety mechanizm nie jest znany, nie wiadomo dlaczego coś tam, albo dlaczego coś tam. Mnóstwo niewyjaśnionych śmierci, nie wiadomo dlaczego. Także podsumowując, chcę powiedzieć i to zadeklarować, że celem moim nie jest walka z dietą keto jako taką. Jak wiecie, ja generalnie walczę o los zwierząt. Jeżeli naprawdę jesteś przekonany do diety keto roślinnej, proszę bardzo. Tak samo ty czytasz artykuły jak ja. Ja czytam jakieś artykuły, dowiaduję się na ten temat. Prawdopodobnie dalej będę się dowiadywała i czytała kolejne artykuły. Być może przeczytawszy jeszcze wiele kolejnych artykułów, okaże się, że za pół roku, czy tam nawet szybciej, może za 2 miesiące, być może moja opinia ewoluuje na ten temat. Być może za 2 miesiące nagram jakąś aktualizację na temat właśnie korzyści z diety keto. Także ja się nie wypowiadam tutaj ex cathedra jako profesor, zresztą chyba nawet żaden profesor nie ma takiej władzy autorytetu, ponieważ jak widzimy, jest to pole niezbadane, bardzo mało wiadomo na ten temat. Dlatego jeżeli jesteś przekonany, proszę bardzo. Celem moim jest pokazanie, jak bardzo kontrowersyjna jest to dieta, jak mało poznana, jak wiele ma skutków ubocznych, jak wiele jest zagrożeń. A dlaczego to mówię? Bo inni tego nie mówią. Bo osoby, które promują tę dietę, mówią tylko o korzyściach, o tym, że schudnie, że to i tamto. Nie mówią o tej całej reszcie. Czy jakikolwiek promotor diety keto mówił ci o tym, o czym była mowa w moim poprzednim filmiku, o tym, że ketony produkują
końcowe produkty glikacji, czyli wraz z ketonami dostajesz w pakiecie najgorsze powikłania cukrzycy? Czy oni to mówią? Nie mówią, nie informują. Dlatego ja informuję. A co ty z tym zrobisz, to jest naprawdę twoja sprawa. Oczywiście, że być może ty znajdziesz inne źródła, inne artykuły. Proszę bardzo, nawet zapraszam, żebyś się tym dzielił. Znajdziesz coś zupełnie innego. Proszę bardzo, możesz zostawić linka, aczkolwiek niestety YouTube różnie się na to zapatruje. Czasem nie przepuszcza komentarzy z linkami. Czasem przepuszcza, czasem nie przepuszcza. Także ja nie rozumiem, niestety, kompletnie nie rozumiem polityki YouTube'a. Ale mniejsza z tym. Także ja zapraszam do dyskusji. Oczywiście najlepiej kulturalnej dyskusji. I tak jak powiedziałam, też zastrzegam sobie prawo do tego, że być może za miesiąc, za dwa zupełnie dodatkowe informacje gdzieś wyczytam. I też zechcę się z wami podzielić, ponieważ ja się dzielę tym, czego się dowiedziałam. I brakuje mi również podobnego tonu u osób, które tą dietę polecają, bo oni polecają tą dietę tak, jakby ona już była zbadana. Już była rekomendowana przez świat medycyny, podczas gdy tak nie jest. Stan ketozy jest postrzegany przez medycynę jako stan patologiczny. Tak jak mówiłam, czytasz ketoza, zaraz czytasz przyczyny ketozy. Cukrzyca, zaburzenia odżywiania, w tym dieta niskowęglowodanowa, wymioty, biegunka, gorączka, alkoholizm, tak? Do tego jeszcze dorzucamy w tej chwili infekcje wirusowe, w tym COVID, dorzucimy do tego narkotyki i naprawdę jesteś pewien, że chcesz być częścią tej kategorii zaburzeń i czy chcesz przeprowadzać na sobie eksperyment, bo dieta keto to jest eksperyment medyczny. Tak mało o tym wiadomo, tak słabo jest to zbadane, tak wiele skutków ubocznych już jest zaobserwowanych i stwierdzonych. Mówi się o potencjalnych korzyściach, słabo zbadanych, wymagających dalszych badań. I tego nie mówią osoby, które promują. Ale ty oczywiście zrobisz, jak uważasz, szanuję twoją decyzję. Też zachęcam, żebyś we własnym zakresie czytał, porównywał, dowiadywał się. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.